Głośniki są takie, że po prostu wyrywa nogawki. Naprawdę, to jest chyba najgłośniej grający telefon, jaki do tej pory testowałem. I jedna ciekawostka jest fajna, są słuchawki. Chcecie patent Apple na słuchawki z ekranem. 1 tera pamięci w średniaku, to wam powiem, no, jest to coś, co warto odnotować. Cześć, witajcie. Cześć, tydzień. Właściwie chciałem powiedzieć, że biedny, ale już teraz to nie Nie. wiem, bo. Nie biedny, za to wiosenny. Wiosna, zieleń wokoło kwitnie i zakwit na zielono nam OnePlus nowy. OnePlus zieloniutki, ładniutki, milutki taki, kurczę, kolorowy, Tak, fajny do oka. ja się cieszę z OnePlusa, dlatego że dużo radości mi sprawił. Dużo Tak, radości mi kolorek sprawił nie fajny. tylko, nie tyle swoim kolorem, co trzykrotnym bezstratnym powiększeniem. No. OnePlus mnie zamordował, powiem szczerze, bo A wiem. czytam specyfikacje i najpierw czytam tak. Główny aparat 108 megapikseli. Ale żeby robić dobre zdjęcia, każdy piksel składa się z 9 pikseli. W związku z tym domyślna rozdzielczość aparatu głównego z matrycą 108 megapikseli to jest gdzieś w okolicy 12 megapikseli. No tak jak I zazwyczaj. teraz czytam dalej i czytam trzykrotne powiększenie bezstratne. I wtedy tak się drapie w głowę, drapie w głowę. Nie ma ten telefon teleobiektywu, że można On było nie robić ma. powiększenia teleobiektywem, ale za to ma przecież matrycę 108 megapikseli. To jak nazwać możliwość zrobienia zdjęcia fizycznie matrycą 108 megapikseli? No powiększeniem bezstratnym, tak? Czyli to zdjęcie 12 megapikseli, trzy razy powiększałem, bo to, że po 9 megapikseli, to znaczy, że po trzy jakby, tak? Czyli trzykrotne powiększenie to jest akurat 108 megapikseli. Słuchajcie, inaczej. Ten aparat robi to, co każdy z Was, jeżeli macie 108-megową matrycę w aparacie, czy inną taką dużą, możecie Coś zrobić sam. niesamowitego. Czyli robicie Coś zdjęcia w niesamowitego. pełnej rozdziałce, a potem robicie z tego kropa. No, jakoś sensownie ograli tą 108-megową matrycę, bo oczywiście każdy by się dropał w głowę. Po co w tak stosunkowo, bądź jednak niedrogim smartfonie matryca 108 mega. No po co? No dobra, można z niej kropa robić. No to robimy, jedziemy z koksem. Mnie naprawdę w tym telefonie zabrakło przede wszystkim AMOLED-a, bo jednak no dobra, no ekran nie jest jakiś tam najgorszy, bo to jest Full HD, jest tu 20 Hz odświeżanie, no ale nie jest AMOLED. No szkoda, bo przy tej cenie to już mógłby być, prawdę mówiąc. Natomiast pocieszająca może być bateria 5000 z 67-watowym ładowaniem i z ładowarką w zestawie. Znaczy, no umówmy się, że 5000 to jest standard. Ładowanie jest No rzeczywiście jest, no ale 67 ładowanie jest watów, dosyć tak? szybkie, Dobra, więc tu masz z ten. ładowaniem się zgodzę. Jest jack 3,5 mm, No, tak? to też jest fajny dodatek. Są Dobra. głośniczki stereo i w zasadzie tyle. No tutaj nie ma jakby co się tego, nie ma co się wygłupiać. Mówię, mógłby być ten telefon moim zdaniem albo ciutkę tańszy, bo kosztuje 1599 z pamięciami 828, czyli też tak typowo, albo mógłby mieć AMOLED-a. No to jest takie, że tak powiem, mój przytyk do tego smartfona, jeżeli mam się do czegoś czepiać. A, no jeszcze wodoszczelności nie ma. No to też niby nie jest konieczne, ale za te 1600, kurczę, no ja bym się już nie obraził, jakby była, tak? Ja mam nieustającą radość z trzykrotnego powiększenia bezstratnego, które po prostu pozwala na wykorzystanie w pełni matrycy. Wszyscy producenci tak powinni zacząć robić. No ale Du właśnie dużą widzisz, matrycę wam nikt dają, tego nie ale zrobił. nie. Ale Żeby właśnie nie być kasa polega na tym, że bezczelnymi nikt i na to nie chce. nie kazać wam wykupować na przykład, tak? Bo mogliby zrobić jeszcze gorzej. Mogliby dać wam 108-megapikselową matrycę, dać na dzień dobry tylko i wyłącznie możliwość robienia 12-megapikselowych zdjęć i powiedzieć, w następnym update'cie, płatnym na przykład, zarąbista sprawa, pozwolimy wam na robienie zdjęć 108 megapikseli. Weź Dla nie mnie... podpowiadaj. Weź nie podpowiadaj, bo Apple zaraz to wprowadzi. Proszę mnie zatrudnić, moi drodzy, za ciężkie pieniądze, to ja wam będę podpowiadał takie cudowne chwyty marketingowe, które ludziom robią wodę z mózgu po prostu. Aj, ale wiesz, no podpowiadasz i Apple zaraz to wprowadzi. Jak wprowadzi Apple, to zaraz wszyscy zaczną małpować, jak Ale Bóg słuchaj, miał telefon na. jak Apple wprowadzi, to wszyscy się będą cieszyli, bo to będzie feature, tak?
Tak, to będzie Ucieszą amazing się jak wszyscy diabli. niesamowicie, bo to wiodący feature na rynku będzie wtedy. A Tak, tylko za chwilę na razie zaczniesz to jest. dopłacać za Full HD na ekranie, za wyższe odświeżanie, za wyższą moc procesora, a może i za otwarcie pamięci, bo standardowo dostaniesz 4 giga RAM-u. Jak będziesz chciał odblokować 8 na przykład, to będziesz musiał też zapłacić Kochani abonament. producenci, Adama też można zatrudnić za ciężkie pieniądze. Też wam będzie podpowiadał dobre pomysły. Widać, tak? No. Natomiast, kochani, tutaj mówię do użytkowników smartfonów, nie rzucajcie jajami w monitor, ponieważ później ciężko go doczyścić zwyczajnie. No dokładnie. I nie rzucajcie też tanimi smartfonami, bo takich też się trochę w ubiegłym tygodniu pokazało i stwierdzam to z lekkim przekąsem, bo są fatalne te telefony, więc może powiedzmy o tych, które nie są fatalne, a wręcz przeciwnie. No to dawaj o tych, co nie są Tak fatalne. niefatalnym telefonem, który strasznie, nie ukrywam tego, mi się spodobał, jest, słuchajcie, Motorola E40 Pro. W moich oczach jak na razie, bo testuję ten telefon i za jakiś czas wam zaserwuję jego recenzję, ten telefon ma jedną podstawową wadę. Tą wadą, moi kochani, jest cena 4800 i tyle. I to jest tyle wad, które ja widzę w tym telefonie. On jest dobrze wyglądający, robi przyzwoite zdjęcia, wszystko ma fajne, a najlepszy ma, słuchajcie, Nie, ekran. Nie wiem, co oni nie. zrobili, ale ja uwielbiam na niego patrzeć. Ekran wygląda nieźle rzeczywiście, natomiast on nie ma wszystkiego, Adaś. To nie jest tak, że dali wszystko, ponieważ nie dali teleobiektywu. A No w nie cenie dali powyżej tyle. 4000 to teleobiektyw już się powinien znaleźć, choćby biedny. Choćby taki, Jest to, który no dwukrotne jest biedny, powiększenie no Jacek, powinien ale no być. jest teleobiektyw, tylko że portretowy, No jest zgórę. portretowy, tak, ale to no, umówmy No. się, że to nie jest typowy, nie No jest to nie jest typowy to pełne aparat. tele, nie jest to Tyle. prawdziwe tele w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale poza tym telefon jest bardzo fajny, tylko ta cena, no kurczę, jakoś ja się nie mogę przełamać, to mi nie pasuje do Motorola, którą kojarzę z telefonami niedrogimi, no powiedzmy to wprost, nie najtańszymi, ale takimi średniaczkami. A tu nagle wjeżdża 4800 za całkiem fajny, przyznaję, telefon, naprawdę. Czy A, kurczę, no powiem wiesz, tak. wyświetlacz jest fajny, bo jest rzeczywiście poledowa matryca. To jest całkiem fajna matryca, jeżeli dorzucisz do tego wyższe odświeżanie, a tutaj dla tych, co lubią cyferki, Motorola rzeczywiście Jest, pojechała. pojechali. I mnie się podoba, powiem szczerze, najbardziej to, że na tym zakrzywionym ekranie jest Victus, tak? Czyli w jakiś sposób on jest sensownie chroniony. Podoba mi się, znaczy. Inaczej, mogę cię spytać, bo jeżeli go testujesz, grzeje się? Nie, właśnie choroba się nie grzeje. Do tego jeszcze rzadko u Motorola to się zdarza, ale jest wodoszczelność taka prawdziwa, IP68. Jest, Jest. głośniki są takie, że po prostu wyrywa nogawki. Naprawdę, to jest chyba najgłośniej grający telefon, jaki do tej pory testowałem. Po prostu, jeżeli, słuchajcie, ja słabo słyszę, ale jeżeli ja głośniki zjechałem na połowę mocy przy oglądaniu filmików czy coś takiego, no to o czymś to świadczy. Po prostu głośniki ryczą wręcz. Naprawdę. A do kolejnego update'u, Adaś, dopóki się nie No przyczepią może. organizacje No tak. odpowiedzialne za Nie. utratę słuchu użytkownikom. Tak. No, gdzie one były, jak kurczę, ja byłem młody. No naprawdę jest ten telefon, no tak popitaśny, tak sympatyczny. Fakt, że tu może trochę też gra jakiś sentyment, którym darzę Motorola, ale no kurczę, dawno takiego fajnego smartfona nie zrobili. To jest chyba pierwszy raz, kiedy ja bym mógł powiedzieć, że kurczę, ja bym mógł kupić sobie taką Motorola. Bo dawno, ostatni raz hasło chcę kupić Motorola, to padło z moich ust, jak wchodził Razer V3, ten pierwszy. Serio. A potem, no były, owszem, te telefony były fajne, poprawne, w porządku, różne, ale nigdy nie miałem tak, że kurczę, zapaliła mi się lampka, chcę to. No tu mi się zapaliła. Tylko, że ta cena. Tych, którzy mają sentyment do Motorola, ale nie chcieliby tyle kasy wydawać, to ja namawiam, żeby zajrzeli do katalogu, zerknęli na specyfikację Edge40, która też ma poledowy wyświetlacz, ale będzie troszeczkę tańsza, tam jest 6,55 cala, jest niższe odświeżanie.
To wszystko z przecieków, 144 Hz, tak, jest bateryjka 4400, są troszeczkę słabsze aparaty fotograficzne, tutaj wybitnie słabsze, dlatego że co prawda główna jest 50 też, ale tam jest 13 do zdjęć szerokokątnych i z przodu jest też 32, także nie jest najgorzej. A mówię, wspominam o niej, o tym, bo ona co prawda nie miała jeszcze premiery, ale już wiadomo, że będzie w wersji Pantone, taka w magencie kolorowa. Także Pantone'owi dorzuciłem w ogóle osobną kartę jeszcze, żeby miał. Namawiam do tego, żeby zajrzeć do specyfikacji, dlatego potraktujcie ją jako zapowiedź po prostu, bo jak mówię, oficjalnej premiery jeszcze nie było. To będzie za miesiąc. No. To mogę za to była oficjalna premiera, ale w Stanach Moto G Power 5G w wersji na ten rok 2023, która jest tylko w Stanach na razie. Z tego, co widziałem, jest już w sklepach online'owych w Ameryce. Jest do dostania, także macie na przykład pełny zestaw zdjęć, znaczy renderów, przepraszam. A smartfon, właściwie IPS-owy wyświetlacz, procesor, no Dimensity 930, no nie jest to najniższa. Jest najgorszy, ale to jest właśnie już z tego gatunku, że poprawny, ale ja już bym go chyba nie chciał. Coś takiego. Bateryjka 5000 mAh i tutaj jest ciekawostka, dlatego że ładowanie co prawda jest 15-watowe, co i tak na serię Power jest ho-ho, ale ładowarkę w zestawie Amerykanie dostają tylko 10-watową, także se szybko bardzo nie Niech się cieszą, że dostali w ogóle ładowarkę. W ogóle dostali. To mogła Motorola powiedzieć, że ej, my jesteśmy od dzisiaj ekologiczni i kurczę, nie dostaniecie ładowarki, a za chwilę nawet pudełka ze smartfonem wam nie damy, bo jesteśmy tak ekologiczni, że aż boli. No ale na szczęście dali i chwała im za to, że w ogóle dają ładowarkę. Telefon $300 kosztuje, więc to jest rzecz niezbyt droga. Tam na nasze tam niecałe 1300 wychodzi. Ale mówię, tak, także to broń Boże, nie odnieście wrażenia, że ktoś krytykuje ten telefon nie. W tej cenie. Broń Boże, macie wyświetlacz, co prawda IPS-owy, ale 120-hercowy, także ho-ho. Bateryjka jest tym razem standardowa, tak jak mówiłem, ładowanie co prawda kiepskie, bo kiepskie. Główny aparat to jest 50 megapikseli, tak? Tam są dwie dwójki, poza tym z przodu, nie wiem, 16 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, bo w poprzednim Powerze była 8, to pamiętam dobrze. Tak, 16, nie, 16 z przodu, no po prostu poprawny średniak, no. Bez większych mankamentów, ale zachwycić się też nie ma czym. Od taki telefon akurat za tą cenę może być. $300, jak ktoś chce wydać na telefon, to sobie może kupić. Piszą, że jest splasho odporny, także nie ma IP68. Nie, no pewnie to nie będzie ta klasa 53, no podejrzewam. 52, 53, tak, bo no, tak było w poprzedniej wersji też. Natomiast no. Smartfonik całkiem niebrzydki, jeżeli chodzi z kolei o wygląd, pokazało Realme GT Neo 5 SE. No. Ładny taki zielono-seledynowo-fioletowo-niebieski. To taki mijący się z dwoma paskami, czyli to jest taki sportowy, bo to GT, tak, nie? Nawet taki samochodowy. Tak nazywa się ten kolor, słuchajcie, Final Fantasy, żeby było zabawnie. To ci dopiero. Ciekawe, czy ich nie ścignęli do tej pory jeszcze za prawa do nazwy, nie, bo podejrzewam, że Japończycy... W Chinach, więc, ale to premiera w Chinach, więc oni sobie mogli nazwać jak chcieli. Mogli sobie nazwać Final Fantasy, rzeczywiście. Snapdragon 7 Plus, także nie jest najgorzej, nie jest to bardzo gamingowy smartfon, natomiast jest tutaj procesor, który jest całkiem niezły. Podoba mi się, że jest AMOLEDowy wyświetlacz, ma przyspieszone odświeżanie, bo tam jest 144 Hz. Bateryjka troszeczkę większa niż standardowa, bo 5500 mAh i ładowanie tutaj 100-watowe, także jest dosyć też sympatycznie. Nie wiem, z aparatami fotograficznymi chyba tutaj się nie ma co rozczulać. 64 GB jako jednostka główna. Jest szeroki kąt do tego, jest dwójka do makro, 16 z przodu. Smartfon ładny i taki, który powinien działać. Ceny może gdzieś znalazłeś? Tak, oczywiście. Słuchajcie, ceny jest dużo, bo startujemy z pułapu 1300 na nasze i pamięci 8256, czyli już znośnie. Ale słuchajcie, dlaczego przycili na aparatach? Bo po pierwsze, no jest procesor nie najwyższy, ale drugi w kolejności od Qualcomma, a ten telefon możecie kupić z pamięciami 16 giga plus 1 tera na nasze 1630 wychodzi. No świetny deal. 1 tera pamięci w średniaku, to wam powiem, no jest to coś, co warto odnotować.
Może nie jest to znowu jakiś telefon z gatunku, który bym jakoś szczególnie tam porwał, szczególnie, że to jest Realme, ale no mówię, 1 tera w średniaku to jest coś takie, coś nowego, tak? Czy już wchodzimy w ten level taki, że myślę, że coraz więcej tego rodzaju telefonów będzie się pojawiać w tym pułapie cenowym, bo pamiętajcie, 1630 bez VAT-u, czyli koło dwójki z groszami u nas by było, nie? Tak pewnie bym podejrzewał 2499, jakby wylądował z 1 terabajtem pamięci. Jak ktoś trzyma dużo plików w telefonie, to no. No ale mówię, reszta telefonu jakoś szczególnie do trzymania w nim mnóstwa treści nie zachęca, bo aparat zwykły 64 mega, 8 do tego, więc nie urywa. Nie, no wiesz, zdjęcia powinny wychodzić jakie takie, no może nie genialne, ale powinny wychodzić ok. Natomiast oglądanie ich na AMOLEDowym ekranie z podwyższonym odświeżaniem i w 10-bitowym kolorze to jest całkiem. Miło, tak, natomiast tak jak powiedziałem, granat... Za 1600 zł to ja bym chyba nawet w to wszedł. No tak, tylko no, pamiętaj, że u nas to ci dowalą podatek do tego. No, nie, no pamiętam, wiem, to trzeba w innym rejonie geograficznym mieszkać, żeby się cieszyć z dobrych cen po prostu. Dokładnie, Azjaci to mają fajnie. Dobra. Chyba musimy przejść do tych słabych, o których wspominałeś, że nie bardzo masz na nim. Ale to wiesz co, przejedźmy po nich po prostu szybko, niczym walcem. Vivo sobie zrobiło 2 klony. Vivo sobie sklonowało bardzo budżetowe urządzonko, i zależnie od regionu ten telefon występuje jako Vivo Y02A albo Vivo Y11 2023, przy czym rocznik jest ważny, bo to już jest chyba trzeci czy czwarty model o nazwie Y11. Istotne różnice w pamięciach i to warto, kurczę, zobaczyć, tak. Zapamiętać. No właśnie i teraz tak, słuchajcie, uważajcie, ten Y02, czyli niższy numerek omijajcie, bo on występuje z pamięciami 3,32. Natomiast w Chinach ten Y11, czyli cyferka znacznie wyższa, jest oferowany 428 albo nawet 628, co już nabiera sensu. Natomiast to demon i tak nie będzie, bo to jest Helio P35. Pamięć wewnętrzna to jest ta, że tak powiem, żółwiowa MMC5.1. Ekrany też tyłka nie urwą, bo 6,51 cala z HD plus rozdziałką, więc piksele możecie sobie liczyć, czekając w kolejce do lekarza na NFZ. Piąteczka z przodu, więc selfiaki też będą takie sobie z tyłu. Do okulisty czekając. Do okulisty. A to nie, to do okulisty to by musieli, wiesz, to nawet Full HD by dali radę piksele policzyć, albo i w 4K, bo to terminy na 28 rok są. Z rzeczy zabawnych, słuchajcie, mikro USB ma ten telefon. Tak, rzeczywiście USB-C nie ma i to jest oznaka, że powinno się tego smartfona obchodzić jednak dosyć szerokim łukiem, nawet jeżeli te pamięci są dosyć atrakcyjne, na niskiej półce, nawet jeżeli tam jest bateria 5000 mAh z kiepskim ładowaniem, bo 10-watowym, ale zawsze coś. Niemniej, jeżeli gdzieś przypadkiem okaże się, że to leży w waszych zainteresowaniach finansowych, to pamiętajcie o tym, że Y11, a nie tego słabiaczka Y02, tak? Wiecie co, przełamcie się i kupcie sobie jakiś mocniejszy telefon, ale używany. Też bym polecał P35 na dzisiaj, bo ja nie mam nic naprawdę do słabych procesów, zresztą wiecie, mamy nic do gorszych konfiguracji, mamy do dzisiejszego oprogramowania. Dzisiejsze oprogramowanie po prostu na tych konfiguracjach nie działa. Koniec. Chyba, że chcecie na to dzwonić. I dlatego też musicie szerokim łukiem ominąć kolejny telefon, który ma nazwę... Obśmialiśmy się jakiś czas temu z Nokii C12 Pro, bo ona była taka pro, jak jestem obłosiony na głowie. No więc teraz jest jeszcze Nokia C12 Plus. Ten Plus też tam... nie wiem, skąd się ten Plus urwał. W każdym razie telefon również należy omijać, bo ma co prawda Androida Go, ale tylko 2 giga RAM-u. I ja już więcej na temat tego telefonu nie powiem, pomimo tego, że on jest tańszy, 400 zł, ale no nie, po prostu nie. I miejmy nadzieję, że pozostanie tam, gdzie się pojawił, czyli w Indiach, a i mieszkańcom Indii również go nie polecam. I trochę fajniej, jak na telefon budżetowy może wyglądać Oppo A1 5G. Tak. Dlatego, że tutaj jest i Snapdragon 695, jest IPS-owy wyświetlacz, co prawda 6,7. Full HD już.
Full HD i przy No. 90 Hz pracujące i to jest bardzo fajne. Pamięci są jak najbardziej, bo w RAM-u jest 8 albo 12, 256 flesza też jest nieźle. Aparat główny 50-megapikselowy, także zdjęcie się zrobi. 8 megapikseli z przodu, tam dwójka jeszcze chyba z tyłu jest, z tego co pamiętam. A coś tam dodali jeszcze, żeby nie było. Także to wygląda całkiem atrakcyjnie, jak na niską półkę. Niestety na razie w tej chwili jest dostępny wyłącznie w Chinach i to wyłącznie u jednego z operatorów, także... Tu już cena znowu kiepska wychodzi. Sprawa. Tu tak. Już znowu cena. No to nie jest telefon, który kupicie za 4 czy 5 stówek, tylko tu już trzeba 1300 w Chinach położyć za niego. Więc to już jest znowu troszeczkę bliżej średniaka niż tej półki ultrabudżetowej. No na średniaka to mówmy się, że nie jest genialny, ale, spoko. No, powiedzmy, że przy tej cenie no teraz już średniaki według mnie się przesuwają bliżej 2000 niż 1000, więc no... No tak, natomiast... jeśli coś tańszego, to jeszcze Poco jest. Widziałem, że klona znalazłeś, Redmi. I słuchajcie, i to jest klon, ale bardzo dobry klon. Bardzo dobry klon, dobra, przesadziłem z tym bardzo, ale to jest dobrze zrobiony klon, ponieważ jest lepszy od pierwowzoru. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie telefony Redmi A2 i Redmi A2 Plus. One były bardzo marne, różniły się tym, że jeden miał czytnik papilarny, drugi nie miał. No i teraz wyskoczyło sobie Poco C51 w Indiach niestety na razie tylko, który jest od nich o niebo lepszy, ale dlaczego? Bo ma 4 giga RAM-u, co w porównaniu z dwoma albo trzema i Androidem 12, który był w pierwowzorze, czyli w Redmi A2, no to jest przeskok. Zdecydowanie jakoś ten telefon ma już Androida Go w wersji 13, który na 4 giga RAM-u już ma szansę jako tako działać. I jeżeli ktoś nie ma jakichś szczególnych wymagań, a potrzebuje taniego smartfona, to może pomyśleć. No jeżeli szukacie czegoś taniego od Xiaomi, to po co C51 może być, natomiast Redmi A2 nadal, powtarzam, omijajcie szerokim łukiem, bo 3 albo 2 giga RAM-u nie ma szans. Poza tym no reszta jest taka sobie. Trzeba pamiętać, że tam jest ten Helio G36, tak? Który no, demonem prędkości nie urwie. To i tak tyłka nie urwie, ale jak już sklonowali, to przynajmniej dali mu więcej RAM-u i takie ruchy chciałbym widzieć częściej, bo to nadal nie jest wybitny telefon. To jest tanioszka i to taka tanioszka, no, ale no to chwalę, po prostu chwalę, bo jednak coś więcej dali, a ten telefon nadal pozostał tani, bo kosztuje 8500 rupii, czyli jakieś 400, 445, 450 ziko na nasze. No więc jak tanioszka, to raczej spod znaku Poco niż spod znaku Redmi, przynajmniej w przypadku akurat tego modelu, no bo Poco zrobiło to lepiej. Jeszcze zerknę, ile Redmi A2 kosztował, bo nie pamiętam, powiem szczerze. Tak dla, że tak powiem, na dobicie, dla porównania. Tani Redmi z plusem. Plus był niewielki, jak zaznaczałem. No poniżej 100 euro, czyli też coś koło 500, no. Czyli ta sama cena, wydaje mi się, by była. Mniej więcej. No to nawet jeżeli by ten Poco się okazał ciutkę droższy, to za te 4 giga RAM-u radzę Wam dopłacić, ale nadal powtórzę. Poszukajcie może jakiegoś używańca, który ma chociaż 6 giga RAM. Tak. Ja apeluję do Was, żebyście pamiętali, że Adam chwali ten telefon, bo ma 4 giga RAM-u zamiast 3 albo 2 w poprzednich wersjach. Nie no dlatego, dokładnie, że ma 4 giga RAM-u w ogóle, bo 4 giga RAM-u nadal dzisiaj nadal to jest mało, absolutne, ale... minimum, absolutne po prostu, tak, żeby cokolwiek działało. Ale przy Androidzie Go, no to już ma szansę działać tak, że nie będziecie chcieli tym telefonem od razu rzucić o ziemię. Dopiero po paru dniach. Znaczy, wiesz co, z Androidem Go to może być trudno, bo chyba przy 4 giga Google nie każe pakować. Ale on ma. Obowiązkowo, tak? Ma? Ale ma. Okej. Okay. No tak podaje Flipkart, ja się nie będę kłócił. No. Warto pamiętać, żeby instalować lajtowe wersje aplikacji, jeżeli tylko są na przykład. Tak, te lajtowe wersje powinny troszeczkę mniej drenować system. Mówię powinny, bo niestety zdarzały się w historii błędy, które powodowały, że lajtowe wersje aplikacji były bardziej obciążające dla systemu niż te podstawowe. Także, no ale to także wiesz, tutaj to też trzeba, niestety nie ma pewności. To już trzeba być Facebookiem. Znaczy, tak, trzeba być Facebookiem. Dobra, słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Od dawna już chiński urząd telekomunikacyjny
nie pokazał jakiegoś takiego spektakularnego przecieku. Tam się jakoś biednie zrobiło, przestali publikować zdjęcia, przestali publikować duże specyfikacje, ale coś od czasu do czasu udaje się znaleźć i udało się znaleźć w tym mijającym tygodniu Realme 11 Pro. On ma oznaczenie literowo-cyfrowe RMX3770 albo 71 w zależności od rynku. 71 powinien być na Europę, właściwie na rynki globalne, tak? A 70 jest na Chiny. Ta wersja na Chiny ma Dimensity 1080, co zapowiada nie najgorszego smartfona. Ma bateryjkę 5000 mAh, AMOLEDowy wyświetlacz 6,7 z 10-bitowym kolorem i Full HD pracujący przy 120 Hz, jak wieść gminna niesie, bo tego niestety w specyfikacji nie było, natomiast znalazłem w innych źródłach. Jest ten telefon rejestrowany już w specyfikacjach Bluetooth. Wiadomo, że ma 5.2, wiadomo, że ma przedziwną zupełnie ilość pamięci, konfiguracji, dlatego, że tam jest od 6 do 16 giga RAM i od 128 do giga do 1 tera, jeżeli chodzi o pamięć flash. Główny aparat ma mieć około 100 megapikseli, mówię około 100, bo to może być 108. Natomiast przedni 16, jest tam gdzieś jakaś dwójka do makro i prawdopodobnie szerokokątny, ale diabli wiedzą jaki. Ta konfiguracja z dwójką od razu mówi, że to nie będzie jakiś cudmiot fotograficzny, ale zdjęcia ładne powinien całkiem robić. Nieźle wygląda, z tyłu okrągły panel, okrągła wyspa z aparatami, która ma aparaty umieszczone w poziomie po prostu, po średnicy. Nie wiadomo jak z przodu, dlatego że przód jest wyciemniony na zdjęciach w Urzędzie Telekomunikacyjnym Chińskim, w związku z tym nie wiadomo. Wygląda nieźle. Zobaczmy, co to są po prostu te zdjęcia i tyle. No tak, no, niech są zazwyczaj. Tyle lat minęło, oni nadal zdjęcia robią. Wiesz co, mało tego, one są specjalnie w tej chwili zamazywane przez nich, dlatego żeby właśnie nie było widać. Prawdopodobnie producenci upominają się o tym, że jeżeli już jest zdjęcie publikowane, to żeby tam były wymazane aparaty, jakieś kawałki interfejsu, grubość ramek i tak dalej. Także oni prawdopodobnie proszą o to, żeby tak było, bo tak jest po prostu na tych zdjęciach. To jeszcze na dobicie wam powiem, że Xiaomi, ale tak bez zbytniego rozgłosu, powiększyło rodzinę Redmi Note 12 o kolejne dwa modele. W Grecji się pokazały Redmi Note 12 Pro 4G i Redmi Note 12S. Znowu to są takie, powiedzmy, telefony, które należą do serii i się nie bardzo od tej serii jakoś tam szczególnie między sobą różnią, ale różnią się. W każdym razie oba są z AMOLEDami porządnymi, z wyższym odświeżaniem, oba mają baterię 5000, oba mają aparaty 108 megapikseli. No w zasadzie tyle, no jeden ma Snapdragona 732, drugi Helio G95, pojęcia nie mam, czy one do nas dotrą. Dziwne by było, bo w ogóle dziwna jest ta premiera, bo one tam gdzieś w Indonezji wyskoczyły, gdzieś tam jeszcze w przeciekach. A pisałeś news o nich? Tak, tak. A tu nagle Grecja wyskakuje, przy czym na greckiej stronie Xiaomi póki co, czyli mówię o piątku do południa, jeszcze ich nie ma. A prezentacja rzekomo była niby tam wczoraj bodajże. Nie wiem, przewijałem się w różnych serwisach tam fotki z konferencji, ze slajdami, wiecie, no... Zebrałem te informacje do kupy, ale nadal tak oficjalnie na stronę nie wjechały, natomiast faktycznie je prezentowali, no bo była konfa. Nawet, że tak powiem, tam również ludzie z polskiego działu Xiaomi byli, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i były te telefony tam pokazywane na slajdach. A tu cisza. No nie wiem. W każdym razie są, jak was bardzo ta seria interesuje, to sobie zobaczcie. Ja bym pozostał... To znaczy, zajrzyjcie do newsów tak. Naszych po prostu, bo to w naszych newsach tak. Jest. Ja z kolei namawiam, żebyście zajrzeli po pierwsze do nowej 11, bo wyszły rendery takie, które pokazują, jak ona będzie wyglądała. I jedna ciekawostka jest fajna, są słuchawki. Wiecie, patent Apple na słuchawki z ekranem. Nie ważne, że już to ktoś inny zrobił, ale... Dobra, nie będę się nabijał z Apple, bo tutaj może jacyś fani są. Apple jest innowacyjne. Wszystkie innowacyjności Apple, które wcześniej były, nie były innowacyjnościami. Dopiero pojawiły się pod marką Apple, zostały innowacyjnościami. Od systemów operacyjnych po słuchawki z ekranem.
A, to jak już sobie macie zaglądać do aktualności, to sobie jeszcze zobaczcie, bo są już normalne zdjęcia z natury nowego składaka Vivo. I to zarówno tego folda, jak i klapeczki. Także premiera niebawem, a w zasadzie w tym jednym przypadku to prawie, że już była, bo znowu są slajdy z konfy, są zdjęcia z konfy, a na stronie cisza. No śmiesznie trochę to wygląda. Także za chwilę będą składaczki Vivo. No i cóż, i chyba tyle. Pora się A żegnać. jeszcze ewentualnie, jeżeli są jacyś fani Samsunga przypadkiem, to A24, taki w serii A się pojawił z przecieków Drogi. na razie. Jest w przeciekach, ale myślę, że Pełna to jest specyfikacja jest. chwila, moment i będzie. A. Również sobie sprawdźcie dane, ale jak będzie premiera, to jeszcze pewnie o nim przypomnimy. A ja cóż, no, życzę Wam zdrowych, wesołych, pogodnych świąt wiosennych, oby pogoda się poprawiła, bo na razie przynajmniej u nas to leje, aż mnie odrzuca, jak wyglądam za okno. Także Spędzajcie cóż. święta z rodziną, chyba że macie potworną zupełnie rodzinę, ale zastanówcie się dwa razy, czy macie na tyle potworną, żeby z nią tych świąt nie Dokładnie. spędzić. Trochę wytrzymacie. Mam nadzieję, że uda Wam się wypocząć i z nowymi siłami ruszycie do pracy i w życie zaraz po tych świętach. A życzę Wam tego, żebyście mieli kawałek czasu na jakieś wyciszenie, właśnie odpoczynek, na to, żeby wyjść na dwór, chociaż pogoda wcale nie zachęca. Jest rzeczywiście ten kwiecień w tym roku, na początku przynajmniej, potworny. No, słaby. Zapraszamy Was za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Obejrzyjcie tygodniówkę i zróbcie sobie cyfrowy detoks. Polecam. Cześć. Trzymajcie.